angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzisiaj jestem we Wrocławiu i moją gościnią jest Agata Kociatyn-Kotubelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, opowiedz coś o sobie. O sobie, czyli Agata Kociatyn-Kotubelska. Rozpoczęłam swoją historię, kiedy byłam Agata Kociatyn. Czyli tak naprawdę dłużej jestem właścicielem centrum, aniżeli mam męża. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer. Zarządza zachodnią częścią Polski w Helen Doron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik. Były kolarz. Słuchasz podcastu Angielski z przyszłością. To my się znamy od 2000 roku. Tak. Byłaś nauczycielką, jesteś nauczycielką. Zgadza jesteś się. Mamą, jesteś właścicielką szkoły, jesteś trenerką nauczycieli. Wszystko się i jesteś, zgadza. No i jesteś żoną. Jestem żoną, czyli high five, piątka jest podana. To prawda, czyli na początku byłam nauczycielem, czyli wszystkie te funkcje, powiedzmy, opowiadamy trochę o nich. No właśnie, bo to w ogóle ciekawe było, bo to jak ja zaczynałem we Wrocławiu w 2000 roku, to ty byłaś pierwszą nauczycielką, która się zdecydowała na przeszkolenie. Tak, na... To opowiedz tą historię, jak to było, bo my to zawsze opowiadamy, wszyscy się z tego śmieją, więc niech słuchacze też mają trochę zabawy. To jest moja ulubiona historia, również historia, którą przekazuję dalej jak szkole dla nauczycieli, jak to ja zostałam nauczycielem Helen Doron. Byłam po skończonym kolegium języków obcych we Wrocławiu. No i to jest moment, w którym stwierdzamy to, co będziemy robili w życiu. Właśnie skończyłam edukację językową. To może pójdę do szkoły, ponieważ to była taka naturalna ścieżka. Tak mi się wydawało, szkoła państwowa. Ale pomyślałam, że odwiedzę swoich rodziców, pochodzę z pięknego, sentymentalnego miejsca o nazwie Głogów. Pamiętam dokładnie, to był wieczór, miałam w dłoniach papierową gazetę, to były stare dobre czasy, duża gazeta i odkryłam twoje ogłoszenie. Tak, bo wtedy się szukało pracowników przez ogłoszenia w gazecie. W gazecie papierowej, tak. Więc odkryłam to ogłoszenie, przeczytałam, pomyślałam, że może byłoby ciekawie. Zadzwoniłam do mojego wtedy jeszcze narzeczonego, nie męża. I tak, słuchaj kochanie, bardzo ciekawa reklama, informacja. Chciałabym być nauczycielem Helen Doron. A on powiedział, to wiesz co, niech chociaż jedny z nas dobrze się bawi w pracy, czyli ja. Ale jakoś tak myślałam nad tym długo, myślałam i w końcu postanowiłam o 10 w nocy zadzwonić pod podany... Tak, bo to kluczowe jest, że to była 10 w nocy. Tak, to była 10 w nocy. Nie wiem, czy podświadomie myślałam, może ktoś to nie odbierze i moja przyszłość inaczej będzie wyglądała. Nie wiadomo. A jaki to był dzień tygodnia, pamiętasz? Poniedziałek? Bardzo mi trudno powiedzieć. Pamiętam, że dnia tygodnia absolutnie nie pamiętam, ale pamiętam zachodzące słońce, park w Głogowie przy fontannie, ja na drewnianej ławce. Pięknie to było. To było lato. Więc to był sierpień. Tak mi się wydaje, że to musiał być sierpień. Przepraszam, ponieważ to słońce, dalej pamiętam kolory. Więc zadzwoniłam o 10 w nocy, myśląc, że może jest za późno, ale nie było za późno. Telefon został odebrany. Ku mojemu, przyznaję, wielkiemu zdziwieniu, że ale o tej godzinie ja mogę, ktoś dalej tam jest po drugiej stronie. I umówiliśmy się na spotkanie już we Wrocławiu. Przyjechałam wtedy jeszcze z narzeczonym na to spotkanie. Obejrzałam niesamowity film nagrany na kasecie wideo. To wtedy chyba tak, jeszcze tak, było. Tak, dokładnie. I wtedy miałam pojechać do Gdańska na szkolenie z Wrocławia do Gdańska. Miało być jeszcze parę osób. Pamiętam, mówiliśmy się na stacji benzynowej, podjeżdżasz samochodem. Ja wsiadam tak myśląc, dobrze, to będzie mi wygodniej w tej podróży z przodu. Na pewno ktoś będzie z tyłu siedział. I tak jedziemy i takie, ale dlaczego tylko my we dwoje? Więc się okazało, że pozostałe osoby nie zdecydowały się w tamtym momencie możliwe na szkolenie i pojechaliśmy razem do Gdańska na czterodniowe szkolenie, tak. I pamiętam,
Kiedy skończyłam, wracaliśmy, wszyscy byli pięknie, elegancko ubrani, ponieważ to był 1 wrzesień. Uczniowie szli do szkoły, dlatego zapamiętałam tę datę, 1 wrzesień, 2000 rok. 2000 rok. No i później wróciłaś do Wrocławia, ja chciałam otworzyć szkołę, znaczy w sensie zapraszać rodziców, a ty powiedziałaś, nie, ja będę teraz pracować na własny rachunek, no i tym sposobem byłem w punkcie wyjścia, chociaż miałem już pierwszą nauczycielkę we Wrocławiu i pracowałaś, szukałaś klientów dla siebie samej. To prawda. Ty wyszkoliłeś nauczyciela, który powiedział, będę prowadziła ścieżkę biznesową, otworzę własne centrum. Na początku byłam nauczycielem, który mieszkał w... Ja wtedy wynajmowałam pokój w mieszkaniu studenckim, absolutnie nie posiadająca grosza przy duszy, ponieważ ten mój pokój, gdzie było moje życie, na czas zajęć zamieniał się w zajęcia, w pokój do zajęć, czyli najtaniej kupione prześcieradła były rozciągane. Jako zasłony to pamiętam, były tak, tam. Pamiętasz. Tak pamiętam, to Olek mi pokazywał, była szafa, w której te wszystkie rzeczy i tak się zasuwało, było zasłonięte i co się zamieniało wtedy z pokoju do życia w pokój do uczenia. W pokój do uczenia, tak. Moje łóżko wtedy było złożoną kanapą, na której siedzieli rodzice. I odbywały się właśnie wtedy zajęcia narzeczony jeszcze, wracając po swojej pracy, przechodził do kuchni, bo tam było jedyne możliwe miejsce, jedyna przestrzeń. To trwało chyba do grudnia, do stycznia i w lutym, tak przełom stycznia-lutego, już otworzyliśmy centrum, czyli przeprowadziliśmy się do mieszkania, w którym większość tej powierzchni to były zajęcia, to były pokoje do nauki, sale. A taki jeden mały pokoik, który według wszelkich standardów pięknego planu był jadalnią i kuchnią, posiadał takie plastikowe, składane drzwi i zawsze dzieciak tam się pytały, a co tam jest? A tam jest szafa, tam nic nie ma. A tak naprawdę tam było moje życie prywatne, prawda? Więc tak przez rok mieszkałam, co było ciekawe, ponieważ pracowałam codziennie, więc nie miałam potrzeby wychodzić z domu. I zawsze po lekcjach, kochanie, mówiąc do męża, wychodzę po mleku, mamy ich 5, wychodzę po 6, ponieważ miałam potrzebę wyjścia z mieszkania, z centrum, a potem to już były osobne lokale, osobne mieszkanie i osobne centrum. To trochę tak jak w pandemii, że pracujesz w tym miejscu, w którym żyjesz w miejscu, w którym pracujesz, a jak idziesz do pracy, to masz metr, nie? Z łóżka na krzesło i jesteś w pracy, nie? To nawet to było mniej, muszę powiedzieć. To nawet, też może no nie, powiedzmy metr to był. Po moich składanych drzwiach w otworzeniu to było moje centrum, gdzie zawsze mówiliśmy, pachniało kapciuszkami. To jest taki specyficzny zapach dzieci. No tak, ciężki do zwalczenia po pewnym czasie. To prawda. No dobra, no ale później tak, to szkoła się rozwijała i w tym momencie przyszedł ta chwila, że tata i zostałaś trenerką nauczycieli. To prawda, co było dla mnie absolutnie ogromnym zaskoczeniem, muszę powiedzieć, ponieważ praca, bycie nauczycielem, to jest rozwój, wiadomo, zawodowy, ale dla mnie bardzo personalny. Poznawałam siebie, umacniałam siebie, wiarę w siebie, więc tak jak na przykład teraz trenerzy, oni wiedzieli, że chcieli być trenerami. Ja tak z przypadku może zostałam tym trenerem. Który to był rok, pamiętasz? 2004. Czyli dawno temu i bardzo wcześnie. Dokładnie tak, to było dawno temu. Wtedy jeszcze trenerzy przylatywali. Pamiętam, była cudowna trenerka o imieniu Miriam. Ona przyleciała na szkolenie, które ty organizowałeś. I potrzebny był asystent do szkoleń, więc ja zawsze, ty się zapytałeś, czy ja bym chciała. Ja zawsze gotowa, chętna do pomocy i byłam pierwsza, najbardziej doświadczona, więc oczywiście, dlaczego nie? No i potem Miriam po zakończeniu, po pomocy powiedziała, ale dlaczego ty nie jesteś trenerem? No więc jak, ale jak to, dlaczego ja? Ja nie, ale ta myśl została mi w głowie. I ośmieliłam się, napisałam do Helen Doron. A wcześniej właśnie się okazuje, że Miriam chyba już powiedziała Helen, że jest tam taka osoba we Wrocławiu, która by się nadawała na trenera. Ja napisałam do Helen, że zaciekawiona jestem, po czym muszę powiedzieć, Helen powiedziała, ale ty jesteś za młoda. Więc to było chyba 2003 rok, mi się wydaje, bądź początek 2004, ponieważ parę miesięcy później dostałam maila, jeżeli nadal jesteś zainteresowana, to możesz zostać trenerem, jest szkolenie, które jest organizowane w Hamburgu,
No i tam pojechałam i to był 2004, pamiętam, to był listopad, ponieważ to były urodziny Heleny. Więc pamiętam, jechałam do Hamburga autokarem, wioząc ogromnie wielki rulon z poskładanymi życzeniami od dzieci. Stwierdziłam, że no jakiś prezent przecież dla Helen damy. Więc taki ogromny, ogromny, ogromny rulon i teraz wiem, że on był niepraktyczny, bo jak się lata, to się nie daje wielkich prezentów, ale Helen była przeszczęśliwa, rozwinęła go całego. I dostała tym sposobem prezent na urodziny, a ja pamiętam, kiedy stałam się nauczycielem, ponieważ to były urodziny Helen Doron. No i później zostałaś trenerką i co to zmieniło w twoim życiu? W ilu krajach nie byłaś, że zapytam tak przewrotnie? To może jednak powiem, w ilu byłam, bo jednak mimo wszystko... Myślę, że ich jest mniejsza ilość. Jest mniejsza. Ja jestem... tych, w których nie byłaś? To prawda. Jeszcze, ponieważ ja stałam się trenerem w momencie, w którym już było wielu trenerów, początkowo trenerzy faktycznie latali po wielu krajach, ponieważ było ich mało. Ja stałam się trenerem takim celowanym na Europę, więc moim domem w podróżowaniu to jest właśnie Europa. Najczęściej, czyli rozpoczęłam we Wrocławiu, tutaj to było moje pierwsze szkolenie, czyli to pierwsze TTC, teraz pięciodniowy training course to był. I potem były seminaria. Zaczęłam latać do innych krajów, czyli moje kraje to najdłużej ze mną będący i mam nadzieję, że wrócę do niego. To jest Ukraina, na którą potrafiłam lecieć na 1,5 miesiąca. Zmieniać miasta w cudownych pociągach, w których się nosiło kapciuszki i herbata była podawana w takich metalowych koszyczkach, więc to jest sentyment. Zaczęłam latać, więc Europa jest moim krajem, gdzie latam jako trener. Opowiedz taką anegdotę, pamiętam, albo nie pamiętam, ale tak mi świta, bo było jakoś tak, że Olek, byłaś w Budapeszcie, był jakiś jeden dzień przerwy i on tam specjalnie jechał do ciebie na tą randkę do tego Budapesztu, bo miał dziurę w pracy, coś tam było, opowiedz jak to było. Olek, powiedzmy, kim jest Olek? Olek to jest obecnie mój mąż, czyli na początku narzeczony. Mąż, jesteśmy dalej razem. Prowadzimy centrum razem, prowadzimy małżeństwo i dom razem. Jest to absolutnie magiczna osoba, bez której nie mogłabym być trenerem i bez rodziny mojej wspólnej nie mogłabym być trenerem, ponieważ trenerzy to są osoby wyjeżdżające, podróżujące i rodzina się musi na to zgodzić, również dzieci. Ale wracając do... I tu jeszcze warto dodać, że Olek pomaga w marketingu w tej sieci, więc wszystko w rodzinie, dzieci Helen Doronowe, nauczycielka Helen Doronowa, mąż też. Dom Helen Doronowy. Tak. W domu mamy stanowisko, mamy już nastolatki, moje dwójka, Helen Doron Stream, więc jesteśmy typowym Helen Doronowym. Teściowie są Helen Doronowi, ponieważ moja teściowa była opiekunką do moich dzieci, która latała ze mną. Pierwszy lot, jaki odbyła, to była opiekunka do mojej córki, która miała 3 miesiące. Oczywiście przygody musiały być, był odwołany lot. Leciałyśmy w nocy, więc to były wielkie, wielkie, wielkie historie. I dzięki niej mogłam być trenerem, ponieważ ona zapewniała bezpieczeństwo, stabilizację, miłość i opiekę nad moimi dziećmi. Mieszkała w domu, wprowadzała się na miesiąc, na 1,5, na 2, żeby prowadzić dom w magiczny sposób, a ja mogłam trenować. Ale historia, o której mówimy, to było dawno, dawno temu, w czasach dinozaurów, kiedy jeszcze nie miałam tych dzieci. Miałam wylecieć na miesiąc do 3 krajów. Pierwszy kraj to był Węgry, to prawda, Budapeszt. I pamiętam, ponieważ szkolenia są bardzo intensywne, więc one są codziennie od 9 do 17, do 18 jest różnie. Można być zmęczonym, czasami bardziej, czasami mniej. Ale powiedzmy, jeżeli jest się zmęczonym, to można na przykład być smutnym, więc jeżeli mąż dzwoni z pytaniem, kochanie, co u ciebie słychać? Dobrze! To mąż wie, że nie do końca jest dobrze, a ja mam wspaniałego męża, który stwierdził, a absolutnie nie miał czasu, żeby wyjechać, ponieważ właśnie pakował mieszkanie, aby się przeprowadzić, kiedy mnie nie było. Nie mógł w ogóle wyjechać. Pamiętam, że teściowa nie do końca była zadowolona. W pracy mój mąż też nie miał za kolorowo, też nie powinien był wyjechać, ale jako mąż stwierdził, przyjadę do ciebie. Przyjechał do mnie w niedzielę o 15:30, ja skończyłam chyba o 16:00 i mieliśmy dla siebie wieczór.
Poszliśmy na spacer, oczywiście byliśmy, długo się nie widzieliśmy, więc postanowiliśmy spędzić czas razem, wspólnie, jako para małżeńska i bardzo szybko zasnęliśmy, przytuleni w hotelu. W poniedziałek rano wtulona... No to była niedziela. To była niedziela, tak, to prawda. To była niedziela, w poniedziałek Olek powinien być w pracy, ale ja w poniedziałek rano, kochanie, czy ty możesz zostać? Wiedząc, że naprawdę nie może. No to była chyba wtedy trochę taka paskuda. No, on stwierdził, zadzwonił do wspólnika, czy świat się zawali. No świat się nie zawali, jak zostaniesz. Więc został z poniedziałku na wtorek i pamiętamy tą historię, ponieważ wtedy powstała nasza córka w Budapeszcie. Nasza córka powstała w Budapeszcie, następny kraj to były Włochy, gdzie byłam przeszczęśliwa, bardzo zadowolona, nie wiedząc dlaczego, nie czując jeszcze siebie. Trzeci kraj to była Ukraina, poznałam osobę, która mówi, wiesz co, ty wyglądasz w ciąży. Jak można wyglądać w ciąży w drugim tygodniu? Znaczy, te pozostałe kraje to było dwa tygodnie po tym Budapeszcie. Dwa tygodnie po Budapeszcie, tak. To powiedzmy, to był ten trzeci, taki czwarty, no chyba trzeci tydzień to był. Poznałam osobę, która właśnie mówi, wyglądasz w ciąży. Ja mówię, wiesz co, no ja rozumiem, ale może jeszcze nie tak, jako kobieta pomyślałam o rany, to może mniej tych ciast, kaw i ciasteczek. A no mówi, nie, to nie o to chodzi, ty jesteś w ciąży, ponieważ my bardzo chcieliśmy mieć dziecko. To tak, no tak, tak, no ale oczywiście nie uwierzyłam, po czym zrobiłam 3 testy ciążowe, wiem dokładnie w której aptece w Odessie, gdzie ta apteka nadal jest, mam nadzieję. Kupiłam 3 testy, były pozytywne, dalej nie uwierzyłam. Wróciłam do domu, zrobiłam kolejny test ciążowy, pozytywny się okazał, obudziłam męża, kochanie, obudziło się, nie, ja jeszcze śpię, wiesz co, test pozytywny ciążowy, ale proszę, i to było takie szybkie obudzenie, więc nasze dziecko powstało w Budapeszcie, a my oboje jesteśmy z Wrocławia. Chociaż z Głogowa. Chociaż to prawda, oboje jesteśmy z Głogowa, poznaliśmy się w Głogowie, za mocno tego nie zarejestrowaliśmy, wiedzieliśmy, że się poznaliśmy, ale powiedzmy już małżeństwem i tak blisko się staliśmy w mieście Wrocław. No dobra, ale mamy 23 rok, czyli to jest 22 plus lat temu, tak. Jak trafiłaś do Helendoron, czyli całe życie z Helendoron. Ja to żartuję, że teraz się mówi, że ten moment, że ludzie pracują całe życie w jednej fabryce, to nieprawda. I to już minęło, a ja mówię, że nieprawda. Bo jest taka osoba, która... No bo my pracujemy po 20 lat w tej samej fabryce. Co się zmieniło przez te 20 lat? Bo tak, mamy, wiesz, no było pandemia, kryzys, konkurencja się pojawiła, sytuacja się zmieniła, Polska inaczej wygląda niż 20 lat temu. Jak to widzisz swojego doświadczenia? Jak patrzysz na najbliższe, nie wiem, 5-10 lat? Jako robiąc karierę w szerokim znaczeniu tego słowa w tej szkole Helendron. W tej szkole Helendron, ale pytanie jest o 5-10 lat wstecz? Nie, do przodu. Wspominamy, opowiadamy tutaj anegdoty, ale no, dziś co nas czeka w przyszłości. Do przodu, tak. To powiedzmy jeszcze trochę mimo wszystko krok wstecz. To jest ogromna różnica pomiędzy 2000 rokiem a obecnym, wtedy jeszcze raczkujący internet, robiący materiały dydaktyczne we własnym zakresie, nauka tego, więc wszystkie materiały ręcznie wykonywane, nie przeze mnie, ponieważ jestem taką foczką, która nie potrafi tego zrobić. I tu kolejny członek nieziemski naszej rodziny, bliźniacza, siostra mojego męża Maja, która również prowadziła centrum. Ona była sekretarką, wsparciem przez wiele lat i ona malowała ściany centrum, bo przepiękne centrum, naprawdę pamiętam do tej pory, na pewno mam gdzieś zdjęcia, centrum, w którym była zielona ściana z krówkami, z owieczkami, centrum, w którym było przepiękne drzewo z takimi szczegółami, że można było stać i tak poszukiwać, co, gdzie jest wiewiórka, gdzie jest orzech, gdzie są jakieś listki, więc ona również z nami pracowała. Zmieniło się tak, że ja się rozwinęłam jako osoba, jako nauczyciel, teraz z malutkiego mieszkanka, z pokoju studenckiego, mieszkam w domu z trochę większą przestrzenią, która też wiem na pewno, uratowała nas w momentach pandemii, ponieważ nasze dzieci nie patrzyły smętnym, smutnym wzrokiem z pokoju bloku na plac zabaw, na który nie mogły wyjść, ponieważ tak wyglądała rzeczywistość. A one były dzieci, które miały ogród i trampoliny, więc one tak w dobry sposób przeszły.
czasy pandemii i uzyskała moja najstarsza córka przyjaciółkę, ponieważ koleżanka przyjeżdżała do nas nocować, aby społecznie dzieci mogły spędzać czas razem i ta przyjaźń zaistniała. Ja najbliższe 5-10 lat, no oczywiście dalej z Helen Doron. To jest takie zabawne, ponieważ zawsze wydawało mi się ciekawe, jak ja długo mogę być, prawda? W rodzinie Helen Doron. I teraz sobie tak naprawdę uświadomiłam, 2023 rok to jest, w tym roku będę miała 46 lat, więc dokładnie będę miała pół i pół. 23 bycia nie Helen Doron i 23 bycia Helen Doron, więc to jest ciekawe. Dalej będę w Helen Doron, ponieważ to nie jest tylko praca, to nie jest od do, to jest cały czas myślenie o szkole, o rozwijaniu, o grach, o materiałach, o uczniach. Jak to moje serce bolało, kiedy ja byłam w ciąży i musiałam komuś innemu moich uczniów oddać. Ja, matka nauczycielka, to było raz, kiedy moje dzieci oddawałam, potem wróciłam. Drugi raz w ciąży i pamiętam oddawanie moich własnych uczniów. Oczywiście uczniów, dzieci, innej nauczycielce to bolało. Potem wróciłam. Dzieci są moje i tak naprawdę te dzieci razem ze mną. Dzieci, przepraszam, moi słuchacze, studenci, uczniowie, nastolatkowie, ponieważ oni ośmielają się mieć 13-14 lat. To jest moje dziecko, jest właśnie tym nastolatkiem i ona była na moją najmłodszą uczennicą 3 miesiące, kiedy zaczęła historię Helen Doron, język migany i dalej. Dalej mamusia ją uczy, czyli dalej jestem nauczycielem swojej własnej córki starszej. Młodsza jest prowadzona przez piękną nauczycielkę, która też właśnie rozpoczęła z nią naukę i dalej ją kontynuuje. A jak właśnie, bo masz 12-letnie córki, tak. Ona jest też Helen Doronowa. Jak one się rozwijają w tym środowisku? No one chyba są bardziej niż to, co oferujemy klientom z tego powodu, ale jak to widzisz? Dla nich język angielski nigdy nie był obcy. Dla nich one wiedziały, że mama jest nauczycielem, ponieważ mama śpiewała piosenki, jeszcze nie wiedziały, że Helen Doronowe, ale śpiewałam piosenki anglojęzyczne, każda z nich miała inną piosenkę Helen Doronową. Migałyśmy, ponieważ moje dzieci tak jeszcze trochę skręcę może w inną stronę. Jako mama zakochałam się i dalej kocham ten sposób i przekazuję dalej miganie do własnych dzieci, czyli moje dzieci się prawidłowo rozwijały, ale poszukiwałam sposobu dla, sądzę, nadaniu ruchom moich rąk sensu, ponieważ jestem osobą, ja wiem, to trochę jak nawet słyszałam to pytanie. Tak, bo ty mówisz o czymś, jak ktoś nie słyszał, to nie wie, to jest język migowy dla niemowląt. To prawda. Opowiedz, jak to działa. To działa fascynująco. To działa, przede wszystkim to działa. Chodzi o to, że należy rozpocząć to od najwcześniejszych miesięcy, migać do dzieci, czyli używać rąk. Język migowy, język migany to są dwie różne rzeczy. Nauczyłam się z materiałów Helen Doron i również z innych, ponieważ wtedy to jeszcze tak głęboko nie było rozwinięte. Poznałam ruchy, jak pokazywać dziecku znaczenie tych ruchów, więc ja mówiłam i migałam i używałam rąk, które miało to samo znaczenie. A ponieważ ja jestem osobą bardzo ruchliwą, więc ja bardzo się z tego byłam zadowolona, ponieważ te ruchy miały sens. Nie tylko było chaotycznym wiatrakiem dookoła, tylko one miały sens, jak migałam do dzieci. Zaczęłam migać 3., 4., 5. miesiąc. I mówi się, że dziecko jest gotowe do jakby wyrażania tego migania, kiedy samodzielnie zaczyna machać rączką, czyli te mięśnie są stabilne, jest w stanie świadomie kontrolować ruchy swoich rąk. Czyli w jakim wieku dziecko może zacząć migać? To jest bardzo indywidualna sprawa. No ale tak mniej więcej. Tak mniej więcej. To teraz, jak to są statystyki, mniej więcej powiedzmy 8., 9., 10. miesiąc to jest, jak dziecko samodzielnie potrafi migać. Moje dzieci były trochę takimi małymi leniuszkami i one nie chciały migać. One późno migały, zaczęły migać, kiedy zaczęły chodzić. Pamiętam, starsza Ola zaczęła migać, jak było na wakacjach u mojej mamy, która nie do końca znała te znaki. Więc pamiętam telefon, już skończyłam szkolenie w Warszawie, miałam wrócić do Wrocławia i pojechać odebrać córkę od mojej mamy. Moja mama dzwoni, słuchaj Agatka, ale ona wykonuje ten ruch taki, ale co to znaczy? Ale potem daje jeszcze ten ruch. I się okazało, że moje dziecko razem z bieganiem, które przy okazji dowiedziałam się, zaczęło właśnie chodzić, a nie chodzi, tylko biegać, u mojej mamy zaczęło migać, więc próbowałam wyjaśnić te znaki migowe.
Pojechałam z Warszawy do Głogowa, żeby zobaczyć moje dziecko biegnące na betonowej drodze w latem w tych bodziakach, więc myślę, Boże, ona się wywróci. Nie wywróciła się, wpadła w moje ramiona, więc zobaczyłam biegającą córkę i migającą córkę. Jeszcze historia z migania, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to nie jest typowe, nie jest jeszcze takim, powiedzmy, standardem przy rozwoju dzieci. Teściu, który ufa nam, rodzicom, zadał pytanie, ale na pewno potrzebują ten język, przepraszam, migany, ponieważ się dobrze rozwijam. Ja mówię, poczekaj, zobaczysz potrzebę. W momencie, kiedy będziesz potrzebował, kiedy ona wyrazi tą swoją komunikację. Więc faktycznie były takie momenty, w których teściowa, jak ze mną latała, podróżowała jako opiekunka, wiedziała, kiedy dziecko potrzebuje, co przekazać. Teściu też rozmawiał, czyli w sposób migany, język migany rozmawiał z dzieckiem, potrafili się skomunikować. Moja opiekunka, sąsiadka, która była przez tydzień tylko opiekunką wybłaganą, ja mówię, proszę pojedź, potrzebuję na tydzień opiekunki, przekazała mi jej znaki migane i dzięki temu mówi, słuchaj, to był takie bezstresowy pobyt z dzieckiem, ponieważ ona mi dokładnie mówiła, co chce, nie tylko pokazywała paluszki, mówiąc jak dzieci wiadomo się kupią. I domyśl się teraz. No tak, mama, tata, opiekunka, babcia się domyśli, ale może dziadek nie, może opiekunka na tydzień też się nie domyśli, ale w momencie, kiedy nauczysz tych znaków, jest to piękny sposób niewerbalnej, tej wczesnej komunikacji dziecięcej, który polecam każdemu rodzicowi, ponieważ unikamy tych stresów, unikamy smutków, unikamy niewiedzy, kiedy no wydaje mi się, że chyba wiem, co to dziecko mi mówi, a tak naprawdę wiemy, co ona nam przekazuje. Okej, okay, no i ostatnie pytanie na koniec, no bo tak, uczysz ponad 22 lata, masz pewnie takich uczniów, tak, co są z tobą 10 albo 15 lat. Nawet 10-15, pomyślmy, no moja prywatna brzuchu, no, poza, to się liczy dokładnie, poza córką, ale tak naprawdę ona jest najmłodsza, ale swoim takim szerokim zakrętem docieram do ucznia, którego w tamtym roku, mam 2023 rok, zdawał maturę. To był uczeń 19-letni, kiedy skończył Mateusz. Się śmieje, on przyszedł do nas, kiedy był najmłodszy. Znaczy, na początku uczyłam jego brata, potem uczyłam jego, on był w przedszkolu, tak mi się wydaje. No i skończyłam edukację, kiedy on skończył maturę na poziomie C1. Mówiąc, Mateusz, to teraz potrzebujesz już absolutnie natywnego nauczyciela, ponieważ jego prędkość mówienia, jego prędkość rozumienia, jego idiomy, jego phrasal verbsy są tak rozwinięte, że wie Mateusz, to wiesz co, wyprowadzka do Anglii i tam już masz następny etap twojej... Nie, że to może zostaniesz moim nauczycielem. Był taki pomysł, ależ oczywiście był taki pomysł, prawie wykształciłam dwóch uczniów moich, chyba od 16 roku życia można być nauczycielem, ale godziny w szkole wtedy również liczą się do pracy, więc to było trudne. W przypadku Mateusza ten pomysł ciągle nie jest skreślony pomysłem. Nie, no my mamy naszych nauczycieli, którzy byli naszymi uczniami, więc... Nawet ja właśnie pamiętam, uczyłam ich jako nauczycielkę, więc potem szkoląc ich jako nauczycieli, wyszkalając jako nauczycieli, to jest takie serducho jest dumne, więc już wyszkoliłam paru nauczycieli, którzy pamiętam byli dziećmi wchodząc do naszych cen. Do szkoły. Do naszych szkół. Tak, do naszych szkół. Okej, dobrze. Dziękuję za rozmowę w takim razie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze ponownie za jakiś czas. Na jakiś może inny temat. Poruszymy. Moją gościnią była Agata Kociatyn-Kordobelska, właścicielka szkoły z Wrocławia, nauczycielka, trenerka nauczycieli, mama i... Czas pokaże, co jeszcze? I czas pokaże. Zobaczymy, jak spotkamy się następnym razem, jaka następna. Czy wyjdziemy poza high five? Może coś wymyślimy, coś sprytnego. Na pewno, jesteśmy twórczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam do wysłuchania piosenki. Zdobyć to i tamto kupić, lecz wtedy ciebie miło.
zamiast gotowe danie z mikrofali. Szczególnie żeśmy razem w piłkę grali. Mamo i tato, musicie się zatrzymać i rozluźnili na ławce u nas kwiaty. Przed tymi dzieci naprawdę je zobaczyć, zanim dorosną i polecą świat. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Let's be our own who we are. Szczęśliwe dzieci, szczęśliwy świat. Change.